Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym dniu przygotowałem trzy książki, które chciałbym gorąco polecić. Pierwsza z nich to książka Anouk Markowicz Zakazana. Jest to historia, która zaczyna się w 1939 roku w okresie pogromów Żydów w Transylwanii. Kilkuletni Józef zostaje uratowany od takiego pogromu. Niejako odwdzięczając się losowi, kilka lat później ratuje dziewczynkę żydowską Milę w podobnej sytuacji w trakcie deportacji Żydów. Mila dzięki Józefowi trafia do hasyckiej rodziny, do w zasadzie i przywódcy takiej rodziny Zalmana Szterna, który opiekuje się Millą i wychowuje ją jak własną córkę. Własną córkę także posiada, ma ona na imię Atara, nieco się buntuje, ale w tej społeczności hasyckiej funkcjonują obie przez długie lata. Atara z bardziej buntowniczą naturą w końcu jednak wpisuje się w te wszystkie wierzenia, wartości hasyckie, przejmując je od ojca. Mila także jednak po 10 latach związku z Józefem Mila postanawia kroczyć jednak własną drogą, inną zupełnie drogą, nie ograniczoną prawami, zasadami hasyckiej sekty Satmar. Książka jest wydana przez Świat Książki. Jest to książeczka z nurtu kobiecych książek, tak by to można nazwać. Nie chciałbym nazywać całej tej grupy książek tylko kobiecymi, to nie tak, ale jednak głównie odbiorcami tego typu książek są kobiety. Ta książka jest jednak wyjątkowa, dlatego że w sposób bardzo ciekawy opisuje zarówno tą sektę, zarówno te wierzenia, jak i dylematy moralne Mili oraz też jej siostry, przybranej siostry, prawdziwej córki Zalmana Szterna, Atary, która wcześniej się zaczyna buntować, jednak, tak jak już powiedziałem, jednak pozostaje przy hasyckiej wierze. Książka jest bardzo ciekawa, myślę, że warto ją bardzo przeczytać, doskonale napisana i wielu ciekawych rzeczy z niej możemy się dowiedzieć. Gorąco polecam. Drugą książeczką, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałem, o której bardzo chciałbym opowiedzieć, jest książka wspomnieniowa, książka Stefana Dąbskiego, Egzekutor. Wspomnienia Stefana Dąbskiego, żołnierza AK, to książka bardzo brutalna, równocześnie jednak bardzo ciekawa, pozwalająca nam spojrzeć inaczej na naszą historię, głównie na historię czasów podziemia, czasów II wojny światowej oraz na historię tuż po II wojnie światowej i czasów walki z komunizmem, z sowiecką okupacją. Stefan Dąbski wstąpił do Armii Krajowej mając 16 lat. To jest bardzo ważna wiadomość, dlatego że opisuje on świat jak specyficzną wojenkę, jak pewną przygodę. W pewnym momencie tych wspomnień nawet słyszymy taką informację, że w zasadzie fajnie, bo on nie musi iść do szkoły. To jest dla nas szokujące. Podobnie jak szokujące są dla nas małe, niewielkie, powiedzmy, dylematy moralne dotyczące tego faktu, że Stefan Dąbski staje się z czasem egzekutorem AK. On wykonuje wyroki. Wykonuje wyroki na Volksdeutschach, wykonuje wyroki na osobach współpracujących z Niemcami, na oficerach niemieckich, którzy słynni byli z wyjątkowej brutalności. Wykonując te wyroki, Stefan Dąbski nie ma za bardzo wielu problemów. Kiedy spisuje te wspomnienia, wtedy już te problemy się jakby pojawiają. On z czasem, z wiekiem, a spisywał, powiedzmy, te wspomnienia, powiedzmy sobie, dużo, dużo później. Nie wtedy, kiedy miał 16, 17, 18 lat, kiedy miał już lat 40, 50. Wtedy dopiero do niego dociera jakby to, co on tak naprawdę robił i jak wielu śmierci można by w pewnych różnych sytuacjach uniknąć. Książka jest wydana przez ośrodek Karta. Ma na pewno dużą wartość historyczną.
historyczną, ale także jest pewnym takim ostrzeżeniem dla nas, pewną taką wskazówką, żeby zobaczyć, jak wiele niepotrzebnych śmierci, jak wiele niepotrzebnych zdarzeń dzieje się, kiedy jest wojna. Ma ona na pewno, ta książka na pewno ma wartość, powiedzmy, pacyfistyczną, oprócz też historycznej. Wiele nam powie też fakt, że Stefan Dąbski w 1993 roku popełnił samobójstwo. Nie jest tutaj w tej książeczce wspomniane, czy akurat ma to związek z jego sumieniem, czy dlatego zrobił to, dlatego że chorował. W każdym razie warto na pewno przeczytać sobie tą książeczkę, dlatego że, tak jak powiedziałem, zawiera wiele cennych informacji historycznych. Można się zgadzać z tym, co robił Stefan Dąbski. Można mu wierzyć lub nie. Proszę pamiętać, że to są wspomnienia. W związku z czym nie wszystko zawsze jest takie, jak byśmy chcieli, to znaczy, jak chcielibyśmy, żeby to było prawdziwe. Czasami on się mija z prawdą, co zauważają osoby, które w tym okresie działały w tym samym rejonie w podziemiu, co Stefan Dąbski. Polecam gorąco tą książkę, naprawdę jest to lektura fascynująca, doskonała, ale także szokująca. Trzecią, ostatnią książką, którą chciałbym gorąco dzisiaj polecić, jest książka Ryszard Kukliński, Życie ściśle tajne. Jest to wznowienie. Autorem jest Benjamin Weiser. Wiadomo, wznowienie ukazało się zapewne dlatego, że właśnie film Władysława Pasikowskiego, Jack Strong, wszedł do kin. Książka jest ciekawa o tyle, że autor, Benjamin Weiser, dziennikarz Washington Post, New York Timesa, miał dostęp do tajnych archiwów CIA. Dlatego mamy tutaj naprawdę dużo wiadomości na temat współpracy Ryszarda Kuklińskiego z CIA, takich dodatkowych, o których nie każdy po prostu ma takie informacje jak Benjamin Weiser. Jest to książka popularnonaukowa. Proszę pamiętać o tym, że są tu zawarte fakty, dużo faktów, aczkolwiek napisana jest świetnym językiem, dlatego mogę gorąco ją polecić między innymi. Jak również dlatego, żeby sobie porównać film, który pewnie część z Państwa widziała, z faktami, jak wyglądało to naprawdę. Oczywiście te dylematy moralne, które miał Ryszard Kukliński, też są tutaj zaznaczone. Też jest zaznaczone, jakie były techniki operacyjne CIA, które miały pomóc w radzeniu sobie Ryszardowi Kuklińskiemu z tego typu dylematami. W jaki sposób musiał być hamowany w momentach, kiedy tych emocji było za dużo, dlatego że wydarzenia na przykład związane ze stanem wojennym czy z 1970 rokiem na wybrzeżu bardzo go szokowały. Książka jest napisana bardzo takim przystępnym językiem. Zawarte są w niej oczywiście przypisy. Autor odnosi się do konkretnych książek, do konkretnych dokumentów, dlatego jest to książka wiarygodna. My możemy sobie też ocenić, jako że społeczeństwo polskie jest w zasadzie podzielone na tych ludzi, którzy uważają Ryszarda Kuklińskiego za zdrajcę nawet, a także na tych, którzy uważają, że jest bohaterem narodowym. Możemy sobie to ocenić, mając w postaci Benjamina Weisera, autora tej książki, pewne spojrzenie z zewnątrz. Dodatkowo jest to pewnym plusem. To spojrzenie z zewnątrz, myślę, że jest wartością dużą tej książki. Wydaje mi się, że każdy, kto właśnie ma takie dylematy, nie wie za bardzo, jak ocenić Ryszarda Kuklińskiego, powinien nie tylko właśnie zobaczyć film w kinie, ale także przeczytać sobie książkę wydaną przez Świat Książki. W 2005 roku po raz pierwszy, a teraz po raz kolejny w 2013 roku wznowiona.